Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W nowym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i doszliśmy wreszcie do Umbraka. Jak leci? Jak leci? Czemu miałbym ci się spowiadać z moich spraw? Za kogo ty się uważasz? Orkowie stanowią mniejszość. Nie boisz się powstania? Orkowie stanowią tu mniejszość. Nie boisz się powstania? Nie. Mori zbytnio się boją tortur, aby się na to zdecydować. Podczas ostatniej wojny dopracowałem swoje metody. Chętnie pokażę ci, o co mi chodzi. Nie trzeba, dobrze rozumiem. Przybywam, by ci służyć, wielki panie. Przybywam, aby ci służyć, wielki panie. Czyżby? Odpowiedz mi na jedno pytanie. Kiedy wreszcie wy, ludzie, zrozumiecie, że zostaliście pokonani i zaprzestaniecie oporu? Będziemy z wami walczyć do ostatniej kropli krwi. Co mogę zrobić, aby ich przekonać? Co mogę zrobić, aby ich przekonać? Mogę coś wiedzieć. Tak, to będzie coś w sam raz dla kogoś takiego jak ty. Za przełęczą prowadzącą do Nordmaru znajduje się obóz buntowników. Chcę głowy jego przywódcy. Niewolników uwalnia Inok. Nie, tego nie powiemy. Ale nabiliśmy troszkę reputacji i mamy kolejny poziom. W zasadzie więcej się od niego raczej nie dowiemy. Więc spadamy stąd. Lecimy teraz do Gilden Ludziska. Może dodatkowo douczymy się troszkę zdolności Kowala. Pięknie. Jak właściwie używać pancerzy? Jeszcze mi brakuje. W zasadzie dwa poziomy. Będziemy mieli tą umiejętność. Świetnie. Więc tak, jak daleko od Gilden jesteśmy? W tamtą stronę. No to wiecie... Nie to chciałem. Udamy się teraz do Gilden. Tylko nie wiem, czy popłyniemy na przełaj. Wypójdziemy, czy znajdziemy jakąś drogę, bo... Czy byłby iść do Montery, do Trellis? Ewentualnie moglibyśmy się udać, wiecie co? Bo z Montery będzie bliżej do Trellis. Później do Gelden. A, lecimy do Trellis. Będzie bliżej. W takim razie... Teleport, Gota, Faring, Cape Dan, Ardea, Inos, Klasztor, Montera. Cudownie. Zajebiście. A przy okazji, czy ja nie potrzebowałbym wpaść do, na chwilę do buntowników, do Okary, żeby mi przynajmniej powiedzieli, ile mam już, czy... chodzi mi o to, że zwerbowałem im paru nowych ludzi, więc może będą chcieli mnie w jakiś sposób wynagrodzić, na przykład dodatkowym zaufaniem, żebym mógł kupić wreszcie sobie ten cholerny pancerz do Okary. Zobaczymy jeszcze. Dobrze, mam te teleporty. Bóg zapłać za nie. Autentycznie. Chyba nie chcę tego słyszeć. Na pewno masz jeszcze. Widzę, że dotarłeś, cudownie. Sprawdźmy, czy może Kowal ma coś do powiedzenia? Skoro mowa o ludziach. Myśliwy. Myśliwy. Potrzebujemy myśliwych. Wielkie dzięki. Spoko. Myśliwy Kandela. Dobrze. Mam nadzieję, że znajdziesz nam jeszcze kogoś. What the fuck? Jeszcze więcej? No dobra, 1000 doświadczenia może być, ale... jesteście okropni. Dobra, lecimy do Montery. Myślę, że w Monterze przejdziemy sobie do Trellis, a pod Trellis wykonamy jeszcze parę zadań dla buntowników i będzie cocy. Dobra, teraz gdzie? Teraz tędy i zasuwamy! Jak będę miał pancerz paladyna, po prostu... Będę bogiem. Wiecie co? Wydamy jeszcze te dwa punkty, które mamy. Tutaj mamy posążek Beliara, znaczy chram Beliara. Daj mi moc życiową. Poproszę. Jeszcze więcej. Mam 606. Cudownie. I 0 punktów aktualnie umiejętności. Wszystko wydane, rozdysponowane. Cudownie. Który level? 48 ludziska, a my nadal nie poszliśmy do... Warantu jeszcze. Gin. Dziękuję. Zobaczyłem tego dzika, nie mogę się powstrzymać. Wiecie, jak to działa.
To jest dobra droga? Chyba tak. Zatem następny przystanek, ludziska Trellis. Proszę przygotować bileciki do kontroli. I linie Ragnar Rozpierducha życzą miłej podróży. Dokąd to prowadzi? Donikąd. Czy donikąd, gdzie by mnie interesowało? Zostało już w zasadzie tylko dwa miasta na głównym, tutaj w Myrtanie. Przynajmniej w tej zielonej części. Bo resztę zwiedziliśmy i już byliśmy. W takim razie jesteśmy gotów też do buntu w Faring. W Faring mamy także quest. O, tutaj mamy farmę. Przy okazji sprawdzimy, co, czy coś się dzieje. Ewentualnie dla buntowników, czy dla najemników to będzie quest. Ben, co tam? Kolejny najemnik. Nam też zamierzasz sprawiać problemy? Znikaj stąd. Dość już wycierpieliśmy. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Dalej. Nie boję się ciebie. A powinieneś. Czemu... lepiej wracaj do pracy, bachorze. Spokojnie, dzieciaku, nie szukam kłopotów. Czas, żebyś ktoś nauczył cię manie. Spokojnie. Spokojnie, dzieciaku. Nie szukam kłopotów. Twoje szczęście. Doprawdy. Żaden sługa nie odzywałby się tak w ten sposób. Żaden sługa nie odezwałby się do mnie w ten sposób. Sługa? Nie jestem sługą. Mam znajomości na wysokich szczeblach. Kto? Kto? Na przykład orkowie na wykopaliskach świątynnych? Kto konkretnie? Kto konkretnie? Nadzorca? Tak, tamtejszy nadzorca. Jak się nazywa? Jak się nazywa? A czemu miałbym pamiętać? Ci wszyscy orkowie wyglądają tak samo. Nie wierzę w ani jedno słowo. Naprawdę? Pracowałem dla orków w świątyni. Moja łopata musi gdzieś tam leżeć. Doprawdy? Rozejrzyj się, jeśli mi nie wierzysz. A co z tego będę miał, jeśli znajdę tą zardzewiałą łopatę? A co z tego będę miał, jeśli znajdę tę twoją zardzewiałą łopatę? Jeśli przyniesiesz mi łopatę, powiem ci, jak możesz zdobyć dużo złota. Naprawdę? To się robi coraz bardziej niedorzeczne. Hej! Może jestem lekkomyślny, ale na pewno nie jestem kłamcą. Jasne? To się okaże. Ale szalony? To już możesz być. Dobra, mamy po prostu ta, są najemnicy, oczywiście niewolnicy itd. Przynieś mu łopatę. Najdziwniejszy quest, jaki widziałem. Przybywasz daninę, co? Ale nie mogę ci zapłacić, bo dranie wszystko ukradły. A niech to! Zobacz, znów tu są! Co? Jeszcze jedna cholerna bestia! LOL! Pokazałeś mu! No ba, oczywiście. Nie tego, durniu. Pięknie. I tam jeszcze chyba ktoś się bił. No, namierz goblina, namierz goblina. Goblina, pajacu. A masz. Świetnie. Tobie już podziękujemy, paskudo. Lepiej idź, albo będziemy mieli kłopoty. Lol? Okej, tam się jeszcze biją. Najwidoczniej zaatakowały ich nagle gobliny. Pięknie. Reputacja w Trellis 4. Całkiem nieźle. W takim razie mini quest wykonaliśmy. Pogadajmy z nim ponownie. Ci cholerni złodzieje pozbawią mnie całego majątku. Co z twoją daniną? Co z twoją daniną? Danina, którą miałem przekazać Trellis, została skradziona. Cholerne dranie. Skąd biorą się te cholerne gobliny? Skąd się biorą te cholerne gobliny? Nadciągają z północy i kradną wszystko, co tylko się da. Gdzieś w pobliżu rzeki musi być ich gniazdo. Chciałbym, żeby ktoś je znalazł i zrobił z nimi porządek. Wtedy mógłbym wreszcie pracować w spokoju. W sumie możemy to zrobić na drodze do Trellis. Nie zaszkodzi nam. Weźmiemy od niego wytrychy, bełty i wodę. Przydada się do tworzenia mikstur. Świetnie. Mówi, że gdzieś w okolicy wody, tak? No dobra, czyli lecimy w tym kierunku i szukamy goblinów. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Lecimy niżej. Bez i niżej. Tam jest Trellis już. W takim razie pójdziemy troszkę w tą stronę. Wydaje mi się, że mogą przychodzić z tego kierunku.
To nie jest jakoś specjalnie, wiecie, daleko. Sprawdzimy po prostu, dokąd ta rzeka prowadzi. I zawrócimy po drugiej stronie. O, co to się jest? Przy okazji może faktycznie znajdziemy tą przyczynę goblinów. Czyli tutaj już na pewno nie. Na drugą stronę. Tu jest droga, którą chyba powinniśmy pójść. Nie wiem, dokąd prowadzi. Najprawdopodobniej do Gelden, ale jeszcze też mnie nie interesuje. Oj, chyba znalazłem. Co jest? Bardzo chce mnie zjeść. Okej, nie wiem, co tam było. Nie zauważyłem niczego, żeby mnie coś atakowało. Gdzie te gobliny? Doszliśmy już do Trellis, ale goblinów nie ma. Dobra, sprawdźmy jeszcze po drugiej stronie, może tam będzie coś. O, serio? O, krwiopica. Pięknie, jaszczurka! Też zginiesz! Nie wyewoluujesz jakiegoś dziub-dziuba i będę miał problemy. Mamy kuferek, oczywiście stoi na polanie, jak gdyby nigdy nic. Bierzemy wszystko, jest parę wilków, które też również możemy zabić, nie zaszkodzi. Wilków zawsze za dużo. Cudownie. Gdybym miał tą broń w Nordmarze, o mój bo... Wow! Pięknie. Gdybym miał tą broń w Nordmarze, to by była sieczka. Autentycznie. Dobra, jeszcze pójdziemy sobie w tą stronę. I cóż, albo zostawię was po prostu na chwilę, gdzie będę szukał tych goblinów. Bo wiecie, to jest doświadczenie jednak i reputacja dla miasta, do którego idziemy. A najbardziej interesuje mnie reputacja dla buntowników. Ho, tutaj nic nie ma. Wow, dobra. Czyli gobliny muszą być może jakoś z tamtej strony? Tam wiecie, o, w tym kierunku. Sprawdzimy sobie. Jeszcze to miejsce. Nie, no serio, on powiedział, że gdzieś przy rzece, tak? Może tam, jeszcze tam nie sprawdzałem. Kuferek, doskonale. Kolejne bezwartościowe rzeczy, ale co tam. Zobaczmy jeszcze ten mały kuferek. Kolejne więcej bezwartościowych rzeczy, ale oczywiście bierzemy. Nie zbieram już tych zardzewiałych przedmiotów, jak zauważyliście, coraz mniej rzeczy ogólnie zbieram. Bo mam ich po dziurki w nosie. Aktualnie mam 300 tysięcy sztuk złota, więc pancerz będzie mi kosztował 150, a co ja zrobię z pozostałymi, to nie mam pojęcia. Za zadania dostaję tyle pieniędzy, że już po prostu nie czuję potrzeby zbierania. O, dzień dobry, znalazłem gobliny. Już nie czuję po prostu potrzeby zbierania tego wszystkiego. Jeżeli znajdę jakąś dobrą skrzynię, to wtedy będę zbierał, oczywiście, ale... Widzę, że macie skrzynię. Cudownie. Jeszcze sprawdźmy, co jest dalej. Będzie kolejne gobliny. Chodźcie, chodźcie. O, świnie nawet ukradliście. Bo chyba nie wyhodowaliście. Chodź tu. Papa. Zajebiście. I reputacja od razu rośnie. Sprawdzimy oczywiście wszystkie skrzynki. Wrócimy i powiadomimy o tym, że udało nam się rozwiązać problem z goblinami. Fajnie, że od razu znalazłem. O, paczki z bronią, to się przyda na pewno. Pewnie do jakiegoś questu, na przykład dla buntowników i tak dalej. Arcytrudny zamek, powiadasz. Świetnie. I nie było warto tego otwierać. 500 sztuk złota. Niekoniecznie. Te czary są deficytowe.
Znaczy może tych skrzyń też nie ma jakoś specjalnie dużo, więc dzięki wielkie za radę z tym, by nie inwestować w to zaklęcie. Bo faktycznie, jak z tego co widzę, to nie przydałoby się zupełnie jego znajomość. Ponieważ może faktycznie z 10 takich skrzyń znaleźliśmy do tej pory naprawdę. A te czary umożliwiają ich otwieranie, więc... Autentycznie dzięki. Zaoszczędziliście z 5 punktów i więcej zdolności dla złodzieja. Są zdolności złodziejskich. Okuty kostur, sen, błyskawica, kula ognia, wszystko bierzemy. Kuferek. Jeszcze jeden. Faktycznie nakradli wam tego trochę. Mają mnóstwo zaopatrzenia. Kolejna paczka z bronią, cudownie. Trzecia. Tam widziałem fiolkę w tym kuferku. I jeszcze jeden zostaje. Świetnie, wytrychy. Więc tak, wracamy teraz i udamy się powiedzieć, że rozwiązaliśmy ten problem z tymi goblinami. Wiem też, że runa do tego miasta, bo ma taką fajną rozpiskę wydrukowaną z internetu, gdzie są wszystkie runy, jest na jakimś kamiennym... tak samo jak poprzednio w Silden, na kamiennym, blisko kamiennego kręgu, niedaleko chyba południowego wejścia, coś takiego było chyba tam napisane, nie pamiętam dokładnie. Gdzie się teraz podziałem, ale... Albo to w Gelden było? Nie wiem, Trellis. Dobra, później sprawdzę na pewno, gdzie to jest. Oddamy quest. Oczyściłem jaskinię z goblinów. Oczyściłem jaskinię na północy z goblinów, które kradły twój dobytek. Stamtąd nie przyjdą już żadne gobliny. Chwała Inosowi. Na mojej farmie znów zapanuje spokój. Bardzo ci dziękuję, przybyszu. Przyjmij ode mnie tę skromną zapłatę. Dziękuję. Dobra. No i lecimy, myślę, że do Trellis teraz już oficjalnie. Tylko znajdziemy jakieś wejście. Weźmiemy sobie tylko ten korzeń magiczny. Ziele lecznicze. Dokładnie. Tu jest jakiś kuferek, czy mi się wydawało? Jest kuferek. Ależ ja mam nosa. Co prawda czasem zdarza mi się przebiec po jakimś kufrze i go nawet nie zauważyć, ale to są szczegóły, ludzie. Liczy się całokształt, a nie jakiś tam jeden kuferek i tak dalej, który został pominięty w bardzo śmieszny sposób. Dziki. Dziki jest zły. Dzik jest bardzo martwy już. Co jest? Aha. Wow! Jezus, ma jakiś kamuflaż, w ogóle go nie zauważyłem. Nice. Dobra, wykoszony następnym. Wielkie stado rozpruwaczy. Cudownie. Gincie. Wow. Ta broń jest faktycznie zajebista. Bierzemy z nich mięsko. Tam jest jakiś mur. Wow, tam jest jakiś mur. Wiecie co? Znowu ciekawość mnie zżera. Chcę iść zobaczyć, co to jest. Czyżby to było wejście do Warantu? Bo za blisko jesteśmy. Znaczy za daleko jeszcze jesteśmy. Ludziska. Zaczyna się coś ciekawego tutaj dziać. Warant już blisko. Widać już go. Tam jest pustynia Warantu. Nice. Przy okazji sprawdzimy te ruiny sobie, zobaczmy co tu jest. O, dzień dobry. Czyżbym znalazł orków? Wow, jakieś wykopaliska macie. Tempak? Lepiej nie zbliżaj się do świątyni, Mora. Dlaczego? Jak idą wykopaliska? Jak idą wykopaliska? Bardzo źle. Mam tu zbierać artefakty i inne relikwie. Nie mam jednak pojęcia, skąd je brać. Tu nic nie ma. A z powrotem do świątyni nie zaciągnęłoby mnie nawet 20 zębaczy. Co jest tak nie tak z nią? Co jest nie tak ze świątynią? Roi się w niej od ożywieńców, Mora. Lepiej się nie zadawać z tymi obrzydliwymi potworami.
Czy jeżeli ci je wyczyszczę, to coś dostanę w zamian? Byłeś już kiedyś w świątyni? Oczywiście. Moja grupa była kiedyś dwa razy większa. Ale nagle z ziemi zaczęły wychodzić szkielety, które nas zaatakowały. Widzisz tu jedynie nędzne niedobitki moich ludzi. Pozostali zginęli w świątyni. Zauważyliście, że jak są szkielety i ożywieńcy, to tylko ludzi. Nie ma tutaj szkieletów i ożywieńców orków. W świątyni pozostał ktoś żywy? W świątyni pozostał ktoś żywy? Nie wiem. Ktoś powinien to sprawdzić. Z całą pewnością nie będę to jednak ja. Rozumiem. Odwagą nie grzeszysz. No to w takim razie lecimy do środka. Huzia na juzia. Idziemy ekspić. Powiedzieli, że tam jest dużo ożywieńców. Bezi w tym momencie zaczął mieć niekontrolowany śliniotok. Wow, co to jest? What the fuck? What the fuck is that? Okay, nie wiem, co to jest. Straszliwy, co? Strażnik świątynny. Okej. Okay. Wow, to będzie dzisiaj nieproste teraz po prostu. Z tą bronią. Cudownie. Więcej ożywieńców. Powinien się przyzwyczajać chyba do wyglądu. To w czymś takim spędzę pewnie dużo czasu na pustyni Warantu. Złamany. Aż ty. Co tu mamy? Maksymalna siła życiowa, łuk myśliwski, sztabka magicznej rudy. Bierzemy wszystko. Zobaczmy, czy ty coś dropisz? Strażniku świątynny? Nie, ale jesteś brzydki jak diabli. Dobra, save all. Wejdziemy do środka, wyczyścimy sobie tą świątynię i sprawdzimy, czy jest ktoś przeżył tam. O tak, to cieniowanie mi się zdecydowanie podobało. Kuferek. Amnezja, kula ognia, bierzemy. Fajnie wyglądają te świątynie. Chrząszcze! Podły zdrajce! Współpracujecie z dziubdziubami. Wow, jest to w cholerę ciemno. I mam jakieś problemy z cieniowaniem. Teraz sprawdźmy kuferek. Stara skrzynia. Jedna z tych rzadkich. To sił życiowej, ochrona przed dłużeniami, ostrzami, otwieranie zamków. 20. Czyli co, zrobimy sobie taki patent teraz. Tam jest chyba jakiś szaman, czyli ktoś jednak przeżył. Bo mamy tak, mamy 43 siły, być może nie, chyba że użyłbym jakichś tych swoich na siłę. Nie mam żadnego do podnoszenia siły niestety. Save all. Zobaczymy, czy ten szaman będzie chciał z nami współpracować, czy może jest już opętany. Yo, co tam? Kamak. Niechaj Beliar ma cię w swojej opiece, Mora. Mało brakowało, a wziąłbym cię za jednego z tych ohydnych ożywieńców. Sądziłem, że zostanę tu już na zawsze. Daleko do wyjścia nie miałeś, wiesz? A mój hełm mógł cię faktycznie zmylić. To możesz chodzić? Możesz chodzić? Zaraz się przekonasz na własne oczy. Chodź, wynosimy się stąd. Jeszcze przy okazji, Tempak przerwał poszukiwania ocalałych w świątyni. Tempak przerwał poszukiwania ocalałych Tempak. W świątyni. To do niego podobne. Strach zawsze bierze w nim górę nad honorem. Nie wiem, jakim cudem zdołał zostać nadzorcą. Ten tchórz powinien raczej paść owce. No dobra. Ja bym chciał jeszcze starą skrzynię sobie zabrać. I mamy w niej kolejną siłę życiową. Mikstura myśliwska, zdolności łowieckie, to się przyda. Świetnie. Dobrze, idziemy, przyjacielu nowy. Nie wiem, czy to będzie więcej ożywieńców w takim razie. Ale Kamak jest jak widocznie Hamak jest za tym. Zadowolony, że pod niego przyszliśmy. Człowiek i ork, ramię w ramię. I to szaman. Profanacja. Dziękuję ci za pomoc, Mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby samotnie stawić czoła ożywieńcom. Przyjmij te mikstury na znak mojej wdzięczności. No dobra. Przy okazji pogadamy z tym nadzorcą, Tempakiem.
Tak, wiem, że on się nazywa inaczej. Znalazłem w świątyni kogoś żywego. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi! Śmierć Kamaka byłaby wielką stratą dla orkowego ludu. Dzięki za te wspaniałe wieści, Mora. No dobrze, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. I weźmiemy od ciebie wytrychy, bełty, wodę i to wszystko. Pieczeń? Nie, pieczeń nie będziemy brać. Przy okazji... Tak, dołożymy złoto. Kupimy to od ciebie. Przy okazji... Odpoczynek dodaje się. No dobra. W takim razie tutaj ludziska. Ja podziękuję wam za uwagę. I nabiliśmy już 28 reputacji w Trellis. Całkiem nieźle jak na początek. I zwiedziliśmy naszą pierwszą świątynię Warantu, która leży na samej granicy. Więc w następnym odcinku myślę, że udamy się już do Trellis. Hejka!